mam historię w ogóle z wczoraj, zaraz wam opowiem. Czad, bo wczoraj byłem na mieście i się niezłe rzeczy działy. Ale zaraz wam opowiem. Leżałeś z kimś na chodniku? Nie, ale widziałem, jak ktoś leżał. Czad, wczoraj ze znajomym, koło pierwszej, po północy na pewno, wyszliśmy na miasto, tak się spotkać po prostu, na chwilę sobie usiąść pogadać, nie? Kulturalny wieczór. Ogólnie bez jakiegoś, wiecie, no, totalnego wariactwa i tak dalej. No i wracaliśmy, tam się potem spotkaliśmy z paroma znajomymi, ogólnie posiedzieliśmy sobie koło do czwartej jakoś, coś takiego. No i koło tam 3:30 zaczęliśmy wracać do domu, nie? No i każdy tam rozszedł w moją stronę, ale akurat kolega szedł w moją stronę, bo niedaleko mnie mieszka, więc jakby razem poszliśmy. I czat, nie wiem czy wiecie, z Warszawy na pewno wiecie, ale osoby, które nie są z Warszawy, jest taki grób nieznanego żołnierza. To jest taki plac w Warszawie, taki gigantyczny plac. O, żeby czekać, no pokażę wam. O, to jest tutaj, dobrze pokazuję. Już wam pokazuję. No ogólnie Ogród Saski, no to są wszystko te rejony. Żeby wam tylko zobrazować, jak to wygląda. Tak to wygląda. To jest grób nieznanego żołnierza, nie? Tak to wygląda. 13 minut samochodem. Pokczap, nie? I to jest grób nieznanego żołnierza. A dokładniej, o, tam jest grób nieznanego żołnierza. To tutaj to jest grób nieznanego żołnierza. I my, czat, wracaliśmy stamtąd, z krakowskiego przedmieścia. Tam jest krakowskie przedmieście, tu widać kościół na krakowskim przedmieściu. I szliśmy sobie tędy, to było około 3:30. Szliśmy sobie tędy i w tym miejscu, jakby to jest otwarte teraz, tam był jakiś koncert ostatnio. Przechodziliśmy tędy, weszliśmy tutaj i idziemy tak centralnie środkiem, nie? Bo szliśmy akurat w tamtą stronę, w stronę jakby od centrum, tu jest centrum, szliśmy w tamtą stronę. Czad, i w pewnym momencie po jednej stronie tutaj idzie taka grupka czterech osób, dwóch facetów, dwie dziewczyny, nie? I idą sobie tutaj. A po lewej naszej stronie idzie sześciu typa, no takich młodziaków, nie? Z, powiedzmy, no mieli ile? 17, 18, koło przed 20 jakoś, nie? Takie młodziaki i tak. Jeden se wbiega na ten pomnik, bo to jest taki pomnik schodu, więc oczywiście nie można na niego wbiegać, ale wbiegają tutaj na schody, tu się biegają, krzyczą i tak dalej, nie? A my idziemy, bo to było z kolegą, i idziemy sobie środkiem ten, tak sobie przechodzimy na skos, nie? I nagle z jednej strony słyszymy takie na pełną, wiesz, takie darcie mordy, ale takie na pełnej, takie jeee! No i tam było, tam Beaci, nie? Z jednej strony, nie? I z drugiej strony oni odpowiadają jeee! I tak dalej. I tak zaczynają się krzyczeć, nie? I tam było różne, walić policję, walić rząd, walić i tak dalej, nie? Ale w pewnym momencie ta lewa drużyna krzyknęła jeee, was. No i to się nie spodobało tym po prawej stronie. I ziomek, który tutaj jakby stał z dziewczynami i tak dalej, wziął piwo, rzucił tak, że ona tak... A my cały czas szliśmy, nie? Bo to było, no nie wiem, to się działo w ciągu minuty jednej. I to piwo tak przed nami, tak się rozbiło, a my tak, ty no, chyba nie do nas, nie? Bo oni krzyczeli, a my sobie tylko idziemy, nie? I ziomek tutaj, próbowany, dziewczyny, które tam szły z nimi, no domyślam się, że to było dwóch facetów i dwie dziewczyny, jakby oni byli razem, po prostu dwie pary, nie? Próbują zatrzymać jednego tam, nie wiem, on miał Michał na imię, czy Krzysiek, już nie pamiętam, i trzymają go za kurtkę. Ten ziomek, on jest duży był, miał spokojnie z 1,90 m, duży w barach i tak dalej. Taki, że można się go przestraszyć, nie? Zerwał tę kurtkę, rozerwał, rzucił tą i zaczął biec w naszą stronę, nie? Bo jakby my stoimy sobie mniej więcej tutaj, a tu są te cztery typy, co krzyknęli jeee, was. No i on tak zaczął biec i zaczął krzyczeć, który z was to powiedział? Który z was to powiedział? I biegniemy, tak się patrzymy, my stoimy, tak? I tak, nie, po prostu idźmy. Jakby to nie do nas, jakby na pewno nie do nas, nie? Podbiega do nas czat, Monka Giga, pyta się, który to powiedział? A my... No tamci. On, dobra, dzięki. I na pełnej czat zaczął lecieć na tamtych, a my tylko tak lekko, szybko, kroczek przyspieszony, tup, tup, tup. A nóż się nie roz... Tamten. I już byliśmy tutaj na zakręcie, tutaj na pasach i już szliśmy w tamtą stronę. Także tylko jak się odwróciliśmy, to zobaczyliśmy, że my... Jak ten duży facet, który biegł jakby z tej strony, tam do nich, faktycznie zaczął się lać, właśnie nie ze wszystkimi, bo piątka uciekła, tylko jeden leżał tutaj gdzieś na ziemi, gdzieś mniej więcej tutaj i... No i leżał, a tamten go kopał. A my poszliśmy dalej. O, to ja jestem. Tak zeszedłem z gazetką pod ramieniem. Także... no, pokczamp? Pokczamp historia. Tak to już jest w Warszawie, czat. Zdarza się. Pamiętajcie, żeby zawsze być mili i zawsze wskazać winowajcę.
No, także potem trochę mieliśmy wyrzuty sumienia, że może powinniśmy pomóc. Nie, no w Warszawie, czad, ja nigdy nie miałem historii, żeby na przykład ktoś chciał mnie pobić w Warszawie. Nigdy nie miałem. Znaczy, dobra, że chciał mnie pobić, miałem, ale nigdy mnie nie pobił, także easy. Że chciał, to chciał mnie pobić, ale zazwyczaj potem się rozmyślał. Także to jest spoko opcja. Trzeba zawsze ocenić sytuację i najwyżej szybko uciekać. A wtedy szybko uciekać. No ja na przykład na miejscu, czat, bo to było jakieś, było 6 versus 1, czat. 6 typa versus 1, okej, okay, oni byli mniejsi, ale nadal było 6. No czad, no albo macie fatalnych kolegów, którzy tak zrobili jak oni, czyli uciekli jak tamtego zaczęli walić, to tamci po prostu uciekli i udawali, że ich nie ma. Albo, no nie wiem. No ja bym na ich miejscu, jeżeli było na 6, no to raczej bym liczył na to, że chłopaki się postawią. Jeżeli to na przykład ja bym krzyknął coś takiego, to że koledzy moi się postawią za mną. No albo B, no szybko spierdzielał, nie? Jakby to też jest opcja, to też jest zawsze opcja.